Partizanem poszedł do Mów. No, trendy nie tylko ogólnopolskie, no i europejskie się rozwijają. Trendy w łowieniu też się zmieniają. Łowiłem przez, wędkuję w ogóle ponad 40 lat. Wędkowałem różnymi metodami. Startowałem 13 lat w zawodach spławikowych, prowadząc jednocześnie firmę wędkarską, rozwijając firmę wędkarską. Późniejszy okres mojego po przestaniu łowienia na spławik doszli nowi członkowie młodsi do klubu, którzy jak widać z perspektywy czasu osiągają wyniki najlepsze w Polsce, jakie mogą być i w Europie, i na świecie, bo mistrzostwo świata, wicemistrzostwo świata, 14-krotny mistrz Polski w spławiku, klub Trapper i nasza polska firma od podstaw osiąga dużo sukcesu. Ja zacząłem łowić też innymi metodami. No nie do końca, bo najpierw były spinning, był feder, były inne metody po skończeniu łowienia na spławik i od 3 lat, że tak powiem, przez mojego dyrektora firmy, który rok wcześniej zaczął próbować łowić na muchę, wciągnął mnie w to, bardzo mnie to wciągnęło i zacząłem wędkować na muchę, stąd po 2 latach pewnych kontaktów w środowisku muszkarzy i po kontakcie z Bartkiem Rapiejem, bardzo znanym muszkarzem w całej Polsce, przewodnikiem na sanie, jednym z najlepszym, po prostu pomysł się wziął na nowy brand, że tak powiem, w naszej firmie, bo mamy oprócz tego spławika, czyli produkcji Zanent, brandu całego zawodniczego do spławikowego competition, mamy od x lat, 12 lat, mamy duży brand karpiowy dla wszystkich karpiarzy, pełną ofertę, mamy brand uniwersalny dla wędkarzy łowiących na federy, nasz brand spinningowy, brand morski w katalogu, no i od tego roku jest oddzielny katalog, mamy mówić. No nas ogromne wrażenie. Od 3 lat nie dotknęły mi najwędki. Czyli widać, że znowu pasja, znowu hobby. Zdecydowanie. Przenosi się bardzo fajny sposób na to, jak może wyglądać. Wie pan, na nas ogromne wrażenie zrobiło na tych targach stoisko. Dziękuję bardzo. Bo to się wyróżnia i nas to bardzo cieszy, bo widzieliśmy wiele targów różnych w Europie. Dziękuję. Ale ogromne wrażenie na mnie jako wędkarzu, też muszkarzu i też spinningiście, zrobił pana produkt. Bo dzisiaj tendencja rynkowa jest taka, że idzie się w kolorowy produkt chiński. A u pana widać od spodniobutów, butów, pudełek, ogromne wrażenie zrobiły na nas torby, czapki, wędki za chwilę. Tutaj taki widać sznyt amerykański, takiego troszeczkę outdooru, troszeczkę lat 70-tych, 80-tych. Dlaczego tak? Dlaczego w ten sposób? Dlaczego? Ja jestem w ogóle pasjonatem Stanów Zjednoczonych. Wielokrotnie byłem w Stanach Zjednoczonych. Zawsze podobał mi się ten brand taki amerykański. Jest to związane z tym, że jestem też pasjonatem filmów i praktycznie filmów amerykańskich przede wszystkim. Żona jest moja totalną fanką Elvisa Presleya, stąd wiele wizyt w Stanach. No to nie mogło być inaczej. I nie mogło być inaczej, stąd po prostu ta fascynacja przełożyła się na produkty i design tego brandu, katalogu, stoiska i tak dalej. No, super. W stylu takim trochę amerykańskim, stąd też nawet nazwy produktów, które nie są zastrzeżone, typu różnych stanów w USA, czyli typu produkty Craig, Montana, Oregon, Yukon i tak dalej, też nazwy produktów powstały z tej fascynacji. My życzymy powodzenia. Proszę powiedzieć, bo zawsze każdemu z wystawców zadajemy jedno pytanie. Największa perełka na 2018 rok? Największą perełką na 2018 rok? No niestety w tej chwili nie mamy, ale myślę, że będą to nowa seria wędek Silence, która będzie topowym wędką światową. Tak, które jeszcze w tej chwili tu nie mamy. Pierwsze wzory przyjdą do nas w grudniu. Są to na japońskich blankach tytanowe przelotki, najwyższej klasy korek portugalski, drzewo egzotyczne wykończone częściowo korkiem. Same smaczne rzeczy. Same smaczne rzeczy. To będzie top wszystkich topów. I cena będzie 1/3, myślę, że konkurencja. No to się cieszymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.